Ми не очікували навіть того, що нам будуть надавати таку допомогу навіть на карти, тому що нам вчора зателефонувала дівчина і запропонувала підійти, якщо ми потребуємо. То ми прийшли і, якщо чесно сказати, ми не очікували, що нам будуть надавати з Тайваню так далеко, то ну, дуже дякую, дуже. Przedsięwzięcie jest ogromne, 1300 osób zaprosiliśmy w 6 turach w ciągu 2 dni na spotkanie tutaj z największą organizacją charytatywną, która działa na terenie Tajwanu i podjęła współpracę z naszym miastem, w efekcie której 1300 osób dostanie bony o wartości 2000 zł do sklepów w Polsce. Można dokonywać zakupów, można kupić wszystko oprócz alkoholu i papierosów. Yeah, because after Lola, he's come from Taiwan, and we are contact together. We know operate, they need help. Have many people come from Ukraine, so also this reason we are working together. So I'm very happy Laura and Lada can stay in Opera and we can try to help us as more as we can. We are first time in Poland, but Sichi is on a one break. Big organization in the World War. We have already 106 countries. We already make a lot effort. Bardzo się cieszę z tego, co jest, tym bardziej, że rząd w tej chwili powoli wycofuje się z pomocy, którą oferował Ukraińcom, więc uchodźcom, więc robi się pustka. Tymczasem w Opolu udało nam się tą pomoc przeciągnąć dodatkowo w specjalny sposób, więc ponad 1000 osób, być może nawet 1500 osób otrzyma całkiem spore wsparcie finansowe. W kilka dni w zasadzie udało się zorganizować całe przedsięwzięcie, tym bardziej to jestem z tego dumny, bo sporo zaangażowanych osób ze strony miasta w to, żeby pomóc fundacji która tą pomoc oferuje, rozdać te pieniądze wśród osób potrzebujących. Dlatego no, duma podwójna, serce rośnie, że w Opolu takie cuda. Spośród 4000 uchodźców, którzy przebywają na terenie naszego miasta, wybraliśmy 1300 osób, które są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Miejskie Centrum Świadczeń i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zweryfikował uchodźców i wybraliśmy matki, które mają czworo, troje dzieci, które z powodu tego, że w Polsce urodziły dziecko, że mają bardzo małe dzieci, jeszcze nie podjęły pracy. Są to osoby, które dysponują najniższym dochodem, głównie osoby, które mieszkają w ośrodkach, bo nie stać ich na to, żeby wynająć sobie mieszkanie. I te osoby zostały zaproszone tutaj właśnie po odbiór tych kart. Będzie to tak wyglądało, że te listy są w komputerach. Na początku będziemy sprawdzać, czy osoba, która przyszła, to jest rzeczywiście ta osoba, musi okazać dokument ze zdjęciem. Musi mieć ze sobą dzieci. Matka, która nie przyprowadzi dzieci, nie otrzyma pomocy na swoich podopiecznych. No, mamy tutaj kolejne stanowiska, 10 stanowisk. Wczoraj cały dzień tutaj szkolili się wolontariusze ukraińscy, którzy posługują się językiem angielskim również. Będą też weryfikować, czy ktoś z osób zaproszonych przez nas nie skorzystał z tej pomocy w innym mieście, bo taka pomoc była już organizowana w Warszawie i w Lublinie. W Opolu jest rodzina. Jeden z mieszkańców ma żonę Tajwankę, która dzięki znajomości języka, kontaktów po prostu szybko stała się takim punktem kontaktowym i ich osobiste zaangażowanie Państwa Atlasów sprawiło, że ta fundacja szybko pojawiła się w Opolu. Dotarli również do nas, do Urzędu Miasta i w ten sposób łącząc te klocki wyszła nam super akcja charytatywna, największa chyba w historii województwa opolskiego, bo tak żeby 2,5 miliona ponad rozdać, to jeszcze chyba w Opolu nie było. Diaspora tajwańska w Polsce jest niewielka, więc te informacje dosyć szybko się rozchodzą. I dotarła do nas informacja, że organizacja Cuci działa już w Polsce od pewnego czasu. No i jakoś bezpośrednio się, że tak powiem, skontaktowaliśmy. Susan do nas zadzwoniła, chciała poznać nas, przyjechać tutaj do Opola, zobaczyć jak sytuacja w Opolu wygląda, bo słyszała, że w Opolu jest sporo Ukraińców. Nie wiedzieliśmy na jaką skalę ta pomoc będzie, ale już czuliśmy, że będzie to skala dosyć znaczna, która jakby przekracza nasze możliwości opanowania, więc musieliśmy tutaj poszukać, że tak powiem, organizacji, która by mogła tę pomoc zorganizować. Wybór padł oczywiście na jednostkę samorządową, czyli na Urząd Miasta Opola, ponieważ Cuci jest organizacją największą na Tajwanie, pozarządową organizacją, więc w sposób naturalny wybór padł na prezydenta. Taki wybór, taką
podpowiedział nam pan poseł Witold Zamaczyński, którym myśmy wcześniej współpracowali i spotkaliśmy się z panem prezydentem. Pan prezydent udostępnił nam możliwość zwiedzenia niektórych miejsc, na przykład na Torowej czy w Sokratesie byliśmy. Delegacja zwiedzała te miejsca, gdzie Ukraińcy mieszkają, w jakich są warunkach. No i miasto poprosiło, jeśli można, to poprosiło o pomoc. I organizacja Cudzi się zgodziła, padła w tym momencie ta magiczna liczba 1300 tych kart. Ми приїхали з міста Миколаєва на початку війни. Як тільки почалися бойові дії, ми сіли у машину. У мене дуже родина, у мене маленька дитина, 8 місяців сину, старший син є, якому 13 років, і донечка, якій 9 років. Приїхали ми сюди, в Ополе, нам надали дуже багато допомоги, нам надали мешкання, ми проживаємо безкоштовно, нам допомагали ЗУСі, нам дуже допомогли соціальні проекти. І дуже дякуємо вам, Польщі, усім полякам, які нам допомогли, бо то є наразі велика допомога для усіх нас. І ми не очікували, коли ми їхали сюди, ми не очікували такої допомоги. Ви дуже-дуже нам допомагаєте. Дякую.